Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Retail Company Simulator w wersji Prolog. I działamy dalej, proszę Państwa, tym razem w tym odcinku może byśmy ogarnęli sobie kolejny taki podwójny regał ścienny, ponieważ okazuje się, że jest to bardzo, bardzo wygodne dla mnie i spróbuję go wmontować, tu powinno się zmieścić. I tak też się dzieje, mieści się. Tylko czy tu przerwę? No dobrze, może być taka przerwa, czemu nie? I teraz tak, ja bym tutaj może przełożył te żółte koszulki. Przez to zyskamy w rezultacie dwa regały. Tylko, właśnie, tych koszulek trochę tutaj wisiało, więc na spokojnie. Dwa regały, w sumie. Da się to dać. Kurwa, masło maślane. Nie można dać bliżej. No szkoda. Dobra, to niech sobie to stoi tak. Natomiast to byśmy ogarnęli. O, tutaj. Jaka jest różnica w cenie pomiędzy takimi pojedynczymi standami? Ten kosztuje 400, a ten 300. A nie, sorry, przepraszam. Ten kosztuje 100, a ten 300. Bo to się zasugerowałem. Ale ten fajny jest taki, wiecie, ten prosty, tu pod ukosem, tutaj spiralny wieszak. Fajnie, fajnie. Pojemność 12, tutaj 16. I na tym też 16. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest na buty. To jest na nakrycia głowy. Okej. Okay. Czyli wiemy, co dojdzie. Ale jak na razie... To jeszcze nie doszło. Powystawiajmy towar. Czyli tak, musimy przenieść może czerwone koszulki. Zróbmy to tak. I te damy tutaj obok. I na razie to w tej konwencji niech będzie. A na ten drugi dorzucimy niebieskie. Tylko teraz to ja nie będę widział tak na dobrą sprawę, co mi schodzi, nie? Sprawdźmy licencję, umowy. Możemy za $300 podpisać umowę na biały podkoszulek Racer Back. Ale wolałbym się wstrzymać, bo jak podpiszemy umowę, ewentualnie tu za 350 na takie. Jak podpiszemy umowę, no to już bylibyśmy zobligowani do tego, aby ten towar był na sklepie, bo klienci pewnie zaczną narzekać. Domówmy różowych koszulek, tutaj raz, dwa, trzy, cztery kartony na spokojnie, trzy kartony żółtych, dwa czerwonych i raz, dwa, trzy, oj, kurna, ja już zapomniałem. Nie tu, gdzie siadasz, ciapciaku. Weź, raz, dwa, trzy, cztery. Ej, ty panie Pabelus. Dobra, trzy, dwa, trzy, trzy, trzy i dwa, o. Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I dwa. I pięknie. I 378 dolców zostało. A zatem. Porozkładajmy ten towar. Zakładam, że jak dojdą pracownicy, mam przynajmniej taką cichutką nadzieję, to że oni będą to robić. Oczywiście mogę się mylić. Wszystko jest możliwe. Dobra, niebieska idzie tu. Czerwone tutaj. I teraz jeszcze mamy różowe na samą górę. No dawaj no. I niebieska na samą górę. Bardzo dobrze. Ja myślę, że mogę sklep otworzyć. A, mogłem ten sklep otworzyć wcześniej. Trochę więcej przestrzeni jakby tutaj się zrobiło. Nie stoją te stędy na środku, te wieszaki. No dobra. Już tak de facto to ja bym mógł jeszcze po jednym takim
Zestawię zamówić, niech sobie leży tutaj przed sklepem. Mówią, że od przybytku głowa nie boli. A wiadomym jest, że kasa nam się przyda. Ja bym to zapisał. Czekamy cały czas. Znaczy nie chce mi się, wiecie, nie chce mi się dwa razy robić tego samego, w razie czego jakby tam gra się skraszowała, bo słyszę, że wentylatory to wręcz huczą. Pani idzie do przebieralni. A nie, jeszcze nie. O, pani nabrała. Dobra, widzę, że się rzucają cały czas na te koszulki. No tamta ile nabrała tych żółtych, ja cię kręcę. Pani kochana, opanuj się pani. Dzień dobry. Pani płaci 51, proszę uprzejmie. Pani, i co, wszystko dobrze leży, jak ulał? Fajne oczy pani ma. 44. Pani z tych trzech zrobi jeden namiot, jak rozumiem, tak? Proszę. Teraz kuźwa muszę przez pindę wziąć i dołożyć to, no. Się nabrała. Dobra. Na chwilę wystarczy. Chyba, że wpadnie jeszcze jedna taka, to... Jak tutaj stoimy? Tutaj jeszcze wiszą, więc w porządku. Dobra, kolejna Lucesita i Armando weszli. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało za chwilę. Się zagapiłem, sorry. Dobra, i 49 dla pani. I poziom sklepu nam się zwiększył. Teraz jestem ciekawy, czy doszły jakieś licencje. Za chwilę to sprawdzimy. Czy w prologu to będzie tyle? Zerknijmy tutaj. Umowy? No nie, ale to już chyba sprawdzałem nawet. Tylko to wiadomo, że... Wiadomo, jak to jest z moją pamięcią. Dziękuję panu. Dobra, leci kolejna panienka. 40 pani płaci. 690... mamy na koncie. Tak myślę, że z 1200 powinniśmy mieć, żeby podpisać tę kolejną umowę, żeby nas stać było na towar plus na wieszaki bądź jakieś takie, no na wieszaki powiedzmy. Dziękuję bardzo. Piątka dla pani. Oj, ja muszę reagować, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Matko i córko. O, syn mój. Wykupują mi wszystko. Dobra. I można jeszcze czerwone dołożyć, bo tam widzę, że zeszło. I jest miejsce na to. Cały karton w lasu. Ok. Różowe te też można. Więc tutaj stąd już ostatni bierzemy. Jak żółte? No, jeszcze bym się wstrzymał. Obsłużmy klientelę. 38. No, dawaj pan te karty, no. 41. Już 890 na koncie, także bliżej jak dalej. 50 reszty. Dobrze, żółte można tam dołożyć.
Dziękuję. 71. Ciekawe, czy kiedyś ktoś mi powie, kuźwa, reszty nie trzeba, ty. Dobra, idziemy po żółte koszulki. Dołóżmy szybko. Jeśli mowa o różowych, to jeszcze nie trzeba, ale niebieskie można. Zbieramy niebieskie. Już donoszę. Kuźwa, jeszcze karton się nie otworzył, a to już się wykładało. Dobrze, elegancko. O ty synu, ale ruch. Dobra, już moment. Halo. Mietki, kuźwa. Co z wami jest nie halo? No? 5 osób w kolejce to już tłok. No. A w Biedronce ja kuźwa stoję jako 15 i w sumie też narzekam. 28. 28. 36. O, no i co? I było się tak pultać, jak ja szybciutko obsługuję? Kuźwa badziewiaki. Dobra. Rzucają się na ten towar. Ja potrzebuję tak bardziej widzieć, kurczę, co schodzi, a tak to nie widzę. Muszę podnosić tyłek. Dobra, różowe zaraz znowu zejdą. Te różowe to mają wzięcie, widzę. Ciekawy jestem, czy ze względu na cenę, czy ze względu na design. To jest nasz, jak widzę, najdroższy towar. 44. 50 reszty dla pani. Czterdzieści jeden. I 70. Elegancko. Jest godzina 22. Klienci cały czas tutaj przybywają. My mamy 1318 dolarów na naszym koncie. Bardzo mnie się to podoba. 39 dla pana. Dobrze. Czerwone koszuleczki dołożone. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze przyjdzie, czy też nie, ale no w sumie to mogę zamknąć ten dzień. I teraz tak, ogarnijmy, podpiszmy kolejną umowę. Co by mogło być takiego droższego? Myślę, że jeansy to mogłoby być droższe. Jeansy Farmera Premium. Kurna, nie wytrzymam, ty. Dobre to. Ale może byśmy szli po kolei. Dobra, podpiszmy umowę na to. I teraz weźmy Z2 takie, Z2 takie i dodatkowo jeszcze bym wziął może a może ze dwa takie? Nie, dwa takie mi nie starczy, kurczę. Ale takie już chyba tak, a nie, też mi nie starczy. Ja cię kręcę. No to chyba trzeba wziąć taki. Na razie nie szło tego zrobić inaczej, ale mamy nowy rodzaj wieszaka, proszę państwa. Taki oto okrągły. Nawet ładnie wygląda, fajnie. Ten może stać tutaj tymczasowo. Też ciekawy jestem, czy można niepotrzebne rzeczy sprzedać. Dobra. Trochę wstyd, kuźwa, te podkoszulki tutaj dawać, więc... A to tak jakby... Cześć, to tak jakby mniej było. 2, 4, 6.
Weźmy ten drugi i zobaczmy. No tak. Czyli tu jest mniej tych podkoszulek. A, ciekawe. I beżowa bluza może pójść tutaj. A tych bluz to w ogóle, ile ich jest? To jeszcze mniej. 5. No jaja se robią. No dobra, trudno. Ustalmy ceny. Mamy nowe produkty. I teraz tak. Sugerowana cena to 37,99, więc 38 to spokojnie możemy. Jaka tam marża jest? No patrzcie, zysk 40,40. 30,40. A tutaj po 11 możemy dać. No i okej. Okay. No nie spodziewałem się, żeby te podkoszulki były jakieś strasznie drogie. Dołóżmy żółtych. Powinny się wszystkie zmieścić, chociaż nie, wszystkie chyba... A, zmieściły się. Bardzo fajnie. No dobra. Coraz bardziej nasz ekskluzywny butik się tutaj, wiecie, rozrasta, rozwija. Znaczy rozrasta. Za dużo powiedziane, bo nie da się rozbudować w prologu sklepu. Natomiast coraz więcej towaru mamy, więc fajnie. Myślę, że to, co nam tutaj zaoferowali, to w tej wersji gry, to my wszystko tutaj damy radę zmieścić. Natomiast też pytanie, ile trzeba będzie czekać na pełną wersję gry. Jak na razie to, co tutaj jest, no to okej. No i zobaczymy, czy teraz, mając nowe produkty, to będą kupowali jeszcze więcej. 60 reszty dla pani. Dobra, idzie panienka z zakupami. Nie, no na razie to tak kupują 2-3. Mamy 60. 6 reszty. Ile my tam mamy na koncie? 200? No ja zapraszam tutaj, no szybciutko do kasy, no. No nikt się nie spieszy. 24. Gruby tak blisko kotary podszedł, że już miałem wrażenie, że tam wpadnie do tej pani, ale... Ale nie, chodź gruby, coś tam nakupował. No dobrze. 52. O, przyszła jakaś kuso ubrana. Ale w okularach. Więc nie widzimy, jak wygląda tak naprawdę. Różowe koszulki zaraz zejdą. No dobrze, zapraszam panią serdecznie. Proszę uprzejmie. 39 dla pani. Dobra, 37. Dwadzieścia sześć. Już tak na półmetku jesteśmy do szóstego poziomu sklepu. 1000 punktów potrzebujemy, mamy 851. Dziękuję pani bardzo. 72 reszty dla pani. No nie, no czterech nie kupują jeszcze, słuchajcie. Biorą po 3. Oczywiście zyski tam się troszeczkę zwiększyły w zależności od tego, co kupują. Bo tam jak ten pan przed chwilą 76 zapłacił, ten po nim 27, nie? No ale wziął droższe jakieś rzeczy.
Ten w tym prochowcu, kuźwa, idzie. Ja mam nadzieję, że tam strzelby nie ma pod nim. No dawajcie, dawajcie. No żółte koszulki widzę, że już trzeba dołożyć. Ok, i różowe też. No magazyn przydatny. Dobra. I jeszcze różowe. Teraz dla odmiany różowych zostało najwięcej. No ale też mają wybór, tak? Ale widzę, że białe podkoszulki zeszły. Dajmy tutaj dwa. Zobaczmy, co tam jeszcze można zamówić. Niebieskie. Chociaż niebieskie to byśmy mieli. Niebieskie byśmy mieli. To ja bym zamówił tak i tak może jeszcze. O. Że spore mamy, słuchajcie, przebitki na tym towarze w stosunku do tego, co my płacimy. Ciekawy jestem, czy to tak już zostanie, czy to będzie zbalansowane, nie? Jakoś, że te produkty będą droższe, przykładowo. No, miałem płonne nadzieje, że się wszystko zmieści, bo tak na oko mierzyłem, ale jednak nie. Jedna sztuka podkoszulka została. Została gdzieś tam. Pani płaci 66, elegancko. Jak czeka do kasy? Co ty pierdzielisz tam, kuźwa? Trzy osoby raptem, no. 41. Jakiś wzmożony ruch się zrobił. 66. 53. 38. Matko i córko, co to przyszło? 66 i 50. Elegancko. Ile mamy? $845. Całkiem przyzwoicie. Co zeszło? Czerwone koszulki można dołożyć. Czerwone koszulki. Ja bym tutaj jeszcze machnął. A i tutaj jeszcze. Dobra, obsługujmy ich, bo znowu się zacznie narzekanko. Pani gotówką, dobra. 22 reszty. Ty, gruby, ty jakiś ten, masz szał, zakupocholika jakiś. Nie to, żebym narzekał, ale... Dobra, żółte koszulki też można by dołożyć. A to jest sweterek. Chociaż zaraz. Nie, to jest sweterek, tak. No. Już takie pomyłki. Znaczy pomyłki. No nie pomyłki, no po prostu trzeba się przyjrzeć. Nie? Witam pana serdecznie. Pan gotóweczką. 34 płaci. Elegancko. I pani tutaj, o, będzie dużo. Patrzcie, 91. I... 38. No i jeszcze pani tam. Ty kurna, jak ona się wcisnęła, ty? Pani. Coś, aleś pani jest, kurna, normalnie taki żelek z pani jest, taki gumić, taki. Normalnie zupełnie jak ja. Już niewiele brakuje do 6. poziomu sklepu. I 52 reszty. Dziękuję bardzo. Zamykamy. Dzionek. Oczywiście pamiętajmy o tym, że tutaj cały czas inwestycje były dokonywane, dlatego jest tak, jak jest. No ale 1056 dolców na naszym koncie nie jest źle. Ja państwu dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.